obiecany wywiad z jednym z bohaterów dzisiejszego spotkania, Damianem Siemańskim, który na dobre zagościł w linii obrony naszej drużyny. Dwa ostatnie mecze, jedna tylko stracona bramka. To był trudny mecz, Damian. Twoje wrażenia? Na pewno trudny, nie tylko dla mnie, dla całego zespołu. Ruch Radziąków prowadził głównie gremy, gdzieś tam próbowaliśmy kontrować, ale tak na dobrą sprawę nie stworzyli, może poza ostatnimi tam dwoma sytuacjami z Czołami, gdzie Piotrek naprawdę nas uratował. Nie stworzyli tak naprawdę jakiejś klarownej sytuacji, gdzie mogli nam to zagrozić, więc jako zespół naprawdę ciężko pracowaliśmy na ten punkt. Punkt w Gliwicach, punkt z Radziąkowem, tak na marginesie Radziąków to najczęściej strzelająca drużyna w czwartej lidze, w pierwszej grupie, 40, dzisiaj już 40, bodajże 4 bramki strzelone, więc to można powiedzieć, że to sukces, bo z takich remisów musimy się cieszyć. Damian, twoja wizja na ten czas do przepracowania, co trzeba zrobić, żeby nie zbierać po jednym, ale po 3? Pytanie bardziej do trenera niż do mnie, znaczy do trenera niż do ale mnie. Ale z boiska jak to idę? Uważam, że zrobiliśmy jakikolwiek postęp przez te ostatnie dwa mecze, na pewno też zaczęliśmy pracować dosyć intensywnie w obronie jako cały zespół, więc to na pewno na plus. Aczkolwiek najprostszy plan to jest chyba jak najmniej bramek tracić, jak najwięcej strzelać, aby te punkty zdobywać. Dokładnie. Życzę Ci teraz wypoczynku, bo wiem, że to ten okres troszkę wypoczniecie, a od stycznia już na poważnie zabieramy się do pracy i do zbierania punktów po 3, bo Unia Kosztowy potrafi takie rzeczy robić. Dziękuję Ci, Damian. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu. Tak będzie miły na pewno. Bardzo. Dziękujemy Państwu serdecznie. Do zobaczenia przy najbliższej nadarzającej się okazji, najprawdopodobniej z jakiegoś sparingu. Do zobaczenia. Za całą jesienną rundę żegnam ja, Adam Adamek, Dariusz Szymański i Damian Siemański, nasz już chyba etatowy półlewy obrońca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.